Siemaneczko, mordeczko. Ulica potrzeba budeczko, budeczko. Cóżeś ty za pani? Teraz troszkę na poważnie. Ustawiona walka była, tak? Tym razem nie będzie ustawek z aktorami czy podłożonego kolegi, który będzie czekał, aż mu założyć dźwignię, tylko będę ja. Podobam ci się bardzo chyba, nie? Woli chłopców chyba. Teraz troszkę na poważnie. Ciesz się, że przyjąłem tą walkę, bo przynajmniej ktoś się dowie, że istnieje. Będę ujeżdżał różową świnkę. Natuczone, schabowe. Tym razem też was nie zawiodę. 21 listopada ci na weź już Może się uda, nie wiadomo. Z którymi chciałbyś się zmierzyć w oktagonie Fame MMA? Wszyscy. W parterze. Ciebie trzeba uważać. Pytanie, czy w momencie, kiedy no, teraz już nie będziesz miał tego takiego. Postaram to tak jakoś zakręcić, żeby mi się udało wygrać i tyle, no. Jak w parterze woli, ja też lubię w parterze, no to się dogadamy. Ja szybko cię obalę i będzie parter, jeżeli nie chcesz stójcie. Boże, hejtera! Tak, spadają wciąga, parter! Pięknie wciąga go tutaj, hej! Dobra, dobra, to możemy w parterze skończyć, okej. Okay. A za duży stres, żeby... A jednak! A jednak! No, gdyby nie parter, to by wygrał. Czyją, zaraz zobaczymy. Jest! Koniec! Mortal Joe! Po walce sobie podamy razem ze sobą. Ja będę z kimś innym bardziej lojalnym. Co mi do tego? No, nie. Jeżeli dostanę jakąś propozycję, na pewno jej nie odrzucę. Za dużo imprez, za mało treningów. Sportowcy. Tary, żubrowe to już mogłeś belwederka jakiegoś wziąć. Nie, ostatnio na treningach patrz, czego się nauczyłem. Drodzy państwo, to jest absurdalna sytuacja. No właśnie tak trenuję. Pokazać ci, jaką ja piję, patrz. Taką się pije, a nie jakąś najtańszą. Sierpowy. Dużo osób zastanawiało się, jak będzie wyglądało to... Przetrenowałem w swoim życiu 7 lat judo. Było to judo! Były za... Próbuję go poleca! To była parodia po prostu.